W nocy z 3 na 4 sierpnia 1924 roku Sowieci wykonali atak dywersyjny na Stołbce, miasteczko należące obecnie do Białorusi, obok Mińska. Odpowiedzialny za atak był oddział terrorystyczny pod dowództwem Stanisława Wałprzasowa. Szacuje się, że podczas ataku zginęło około 7 policjantów i jeden urzędnik starostwa. Zniszczono komendę policji, siedzibę starostwa, stację kolejową i zdemolowano urząd pocztowy. Celem ataku było uwolnienie więźniów, głównie politycznych, do których wliczali się przywódcy Komunistycznej Partii Zachodniej. Uwolnionych zostało 150 więźniów, 3 strażników więzienia zostało rannych. Skutkiem było podjęcie decyzji o utworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza.